Namaste. Jak tam dzisiaj? Jest dobrze? Pobawiliście się wczoraj troszeczkę? Długo siedzieliście w ogóle? O której skończyliście? No proszę. To jak się mamy? Jak się macie? Ja tylko krótko, mam taką trochę dziwną rzecz. Patrycja, ty miałaś kiedyś depresję? No dobra, to wiesz nie, co, nie nie odpowiadaj. wiem, czy bym tak to powiedziała. Szczerze, ja ci teraz coś powiem, co się wczoraj dziwnego wydarzyło. Nie wiem, czy miałam, może nie, nie wiem. Wczoraj zgasiłem światło, położyłem się do łóżka spać i usłyszałem twój głos. 20 lat temu miałem mocną depresję. A ten głos był tak wyraźny, jakbyś była w tym pokoju. No i ja nie wiem. Że tak, ja miałam? Że ty miałeś. No ty, czekaj, ty mówiłaś. Policzę, 20 lat 20 temu lat temu miałam mocną depresję. Ty ile ja mam lat? 24. Chyba nie. No ale dobra, dobra. No nie, to tylko to. No. Nie, że krótko. Nie tylko o to chodziło właśnie. Że to dziwne tak, że twój głos usłyszałem, tylko położyłem się i od razu twój głos, ale to tak wyraźny, jakbyś była w tym pokoju. Że miałam tam. Ojej, czekaj. No nie, nie przypominam sobie nie jakiejś miała. Takiej silnej depresji. To nie wiem, skąd ten głos się wziął. Takie dziwne było. Przyszedł i poszedł. Przyszedł i poszedł. No. Dziękuję. Dziękuję. Ty byłeś pierwszy, potem ty będziesz. Cześć. Cześć. To jest mój pierwszy raz. Pierwszy raz doświadczam takich, nie wiem jak to powiedzieć. Nawet bym powiedział, że to były wglądy. Powiem ci, że jak przyjechałem tutaj, to przez parę dni chciałem stąd uciekać. Zdałem sobie sprawę, że świat, tak jakby to powiedzieć, żeby to tak źle nie zabrzmiało, świat we mnie tyle rzeczy zakodował, że myślałem, że to jest sekta, że ty jesteś milionerką. A że tutaj ludzie chodzą na ćpań. Ale to było tylko przez dwa pierwsze dni. Potem zacząłem czuć takie coś niesamowitego. Pierwszy raz jakbym, nie wiem, nie czuł się samotny, ale ciągle nie mogłem w to uwierzyć, bo mnie uderzała taka trauma, że ja przez całe życie nie odzywałem się do ludzi. W podstawówce do nikogo słowa nie odezwałem się. W gimnazjum było ciut lepiej, w technikum też. Potem trafiłem przez problemy na oddział otwarty. Też tam się nie potrafiłem odnaleźć, bo jak moja mama się śmiała, że rozpędziłem sobie umysł, nie potrafiłem potem z nim coś zrobić. Potem poszłem na studia zaoczne, też kombinowałem, żeby myślałem, że to mi pomoże uciec z domu. Potem, a to było śmieszne, że jak skończyłem szkołę, to nie wiem. Proszę. Spokojnie, wszystko jest okej. Nie wiem, to okres, że nie wiem, nie, bałem się wszystkiego, nie potrafiłem działać. Nie wiem, czułem się tak zamknięty w sobie, że nie wiedziałem, co mi jest. Przez
dwa lata chodziłem do psycholog. Potem parę lat siedziałem w domu, trafiłem na jakieś warsztaty, bo nikt nie miał do mnie kontaktu. Każdy mnie uważał za jakiegoś, za przepraszam, upośledzonego. Potem pierwszy raz doświadczyłem jakiejś takiej bliskości, ale też jeszcze wtedy nie rozumiałem, co to było, bo miałem relację ze schizofrenikiem. Taki wzór dziwny to był, że może nie wspomniałem, że pochodzę z rodziny alkoholików. Mój ojciec jest alkoholikiem, mama jest córką alkoholiczką. Jedynie to mnie chyba uratowało, że w jakiś tam sposób, nie wiem, że jedno nie było takie. Paradoksalnie ojciec nie bił mamy, nas. Siostrom się udało wcześniej z domu jakoś wyjechać. Jesteś tu z nami. Tak. Ja nie uwierzę, że potrafię mówić przez to, co przeze mnie przechodzi. No i zobacz, mówisz śmiało, spokojnie mówisz. Jesteś tu z nami. Patrzymy sobie w oczy. Bo powiem ci, że to takie... To trauma taka, że jak na początku właśnie, że się nikt nie odzywał, tak to mi we mnie uderzało. Mhm. Potem jak się to rozluźniłem, poczułem się jakbym człowiekiem był chyba pierwszy raz w życiu. Na otwartym to ja chyba siebie oszukiwałem. Jakby. Na czym? Na otwartym oddziale. Mhm. Czy coś tam wychodziło ze mnie? Ale to tak jakby wyszło i się schowało. A teraz jak się czujesz? W pewien sposób czuję się jakby uwolniony. Niektórym ludziom powiedziałem ten główny problem, jaki mam, czyli... Czyli nie potrafię zaakceptować swojej seksualności. Nadal. Właśnie mogę wymienić kogoś imienia, żeby kogoś nie urazić. Tak spróbuję delikatnie. No spokojnie, pewnie. Właśnie chciałem spróbować porozmawiać z Marcelem, bo to jest tak jakby, za przeproszenie, żeby kurczę to głupio nie zabrzmiało. Nie chcę nikogo urazić. Że jak go poznałem, taka jakaś, nie wiem, nie, to nie była fantazja w zero seksualności, ale coś takiego, że nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu właśnie to chciałem powiedzieć, że chciałem się przyznać, że muszę powiedzieć tak w cudzysłowie, że mi się podoba, ale rozumiem o co chodzi, tylko że ten, że przez to właśnie z blokady nie potrafię z nim tak fajnie otwarcie rozmawiać, że ten problem... A czemu nazywasz to problemem? Może nie problem, tylko to niedoświadczone, bo ja nie przeżyłem prawdziwej relacji. Na przykład, a powiedz mi, czy w przestrzeni mieszczą się relacje? Wszystkie relacje mieszczą się? Właśnie teraz to odczuwać, bo dzisiaj wstałem z taką energią fajną. Potrafiłem nawet z nim zaaranżować, że jutrzejszą rozmowę, żeby tak jakby wyjść. Bo ja się też trochę, nie wiem, bo miałem takie na początku zastrzeżenia, że tu mi tak brakuje takiej trochę alchemii. Bo ja teraz na przykład, jak miałem taki, można powiedzieć, wgląd, czułem to, na czym pracowałem, na rozwoju, że zaczyna mi pomagać. Czyli powiedziałem do siebie, Januszku, jesteś dobry. I nagle poczułem taką energię, a potem powiedziałem do siebie, że skąd, tak jak ty mówisz, skąd to jest. I to tak poczułem, nie wiem jak to, synergię tego, że zaczęły ze mnie łzy wychodzić. Zacząłem, nie wiem, kolory inaczej odbierać. Wcześniej mi ktoś poklepał, pierwszy raz poczułem taką bliskość.
prostu nie potrafię tego ująć. Pięknie, pięknie, pięknie. No wcześniej twój wzrok mi jakby zabijał, takie uczucie, ja nie wiem, to nie słyszałem cię, ale takie uczucie dziwne, takie demoniczne miałem. A gdzie ono się pojawiało? Wtedy, kiedy pojawia nam się takie... W ciele. W którym ciele ono się pojawiło? Gdzieś, bo ja mam problem, prawda? Ze stresem. Okej, czyli pojawiło się w twoim ciele, czyli pojawiła się projekcja, tak, z głowy i ona się przeniosła na doznanie fizyczne. No była i poszła. To właśnie dzisiaj to poczułem. Pierwszy raz, ja od paru lat też próbuję jogę. Dzisiaj miałem pierwszy raz jogę, można powiedzieć, bez umysłu. To było takie... Normalnie jak medytacja Osho się czuła. No widzisz, jak fajnie, pięknie, pięknie. Naprawdę, ale czułem coś z głowy, że to jest, że to jest właściwa droga, ale przez parę miesięcy walczyłem ze sobą. Tu chciałem, tu nie chciałem. To normalne, to wszyscy tak mamy, że kombinujemy ale na różne sposoby. Mam 35 lat, a dopiero 29 lat zacząłem pracować. No i co? No i co z tego? No właśnie teraz tak się to poczułem, no i nic. Że to w pewien sposób dzięki temu mam to wszystko, co, jakby to powiedzieć, że mam, nie czuję się takim cudzysłowie szalakiem. Bo my na przykład siostry, nie umiemy się dogadać. Ja czasami mam tak, że potrafię odpuścić, a tego nigdy nie miałem, że co miesiąc mam więcej energii dla siebie i ja nawet nie wiem, że to jest magia. Dzisiaj spałem parę godzin i czuję się jak nowonarodzony. Cudownie. A potrafiłem spać 8 godzin i byłem trup. A widzicie, z czego to wszystko wynika? Czy to wynika z czegoś, że my coś złapaliśmy, dowiedzieliśmy się czegoś? To nie wynika z tego, że się dowiedziałeś tutaj coś. Po prostu pozwoliłeś temu, co jest, tej ekspresji, która jest, być taką, jaką jest. A ludzi widzę, to jest niesamowite. To jest tak, bo ja jeszcze stosowałem coś takiego, nie wiem, czy ktoś słyszał o Michale Kreiselerze, nie wiem, czy dobrze, też prowadził medytację, tylko że to było strasznie ciężkie, jak ty mówię, że medytacja taka na siłę. A teraz to wszystko się zaczęło dzisiaj dziać. I to, co się nauczyłem, zaczęło same działać. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. I niech to dalej płynie, po prostu na to pozwalaj. Dziękuję. Po prostu na to pozwalaj. Pierwsze komuś mówię dziękuję, pierwszy raz to czuję w życiu. Cudownie. Niesamowite. No, poczułem, nie wiem, poczułem rodziców, że one też przeżywają życie. Pierwszy raz. Nie wiem, czy wiesz, ale ja to przez... Normalnie jeszcze miesiąc temu, jak widziałem pociąg, bałem się, że pod niego skoczę. A dzisiaj żyjesz. Dzisiaj czuję się kompletnie, nie wiem, z innej planety. Cudownie. Bo właśnie miałem taki mechanizm, że dałem się przestępcom wykorzystać. Zaciągnęli na mnie kredyty. Matka... Takie stresy. Ale już nie płyń tak. Spokojnie, wszystko jest dobrze. Bo o to chodzi, że tego mechanizmu się boję. Boisz się tego mechanizmu. Że dałem się wykorzystać ludziom. Ale to już minęło, zostaw to. Zostaw to. Dzięki. Zostaw to. To już jest przeszłość. Przeszłość to jest przeszłość. Dlatego się nazywa przeszłość. Nie idź już tam. Nie idź już tam w ogóle. Nic, to już jest ci niepotrzebne. Po prostu już w ogóle tam nie patrz. Masz to za drzwiami. Po prostu tam już nie patrz, nie zaglądaj. Nie jest to do niczego potrzebne. Będzie tylko zabierać twój organizm na wycieczkę. Wow, teraz z klatki wychodzi ze mnie. Zostawiamy to, po prostu zostawiamy. Nie patrzysz w to, w do tyłu po prostu. Nie modlimy się nad przeszłością. Jeśli już, to patrzysz na nią tak jak z tej jogi dzisiaj, czyli z medytacji. Nie dajesz się już zabrać temu. To już jest przeszłość. Nie ma. Teraz jesteś tu, masz nowy czas, zupełnie nowy. Na nowo czujesz.
Na nowo jesteś. Tam to zostaw wszystko. Dosłownie skasuj to. I zobacz, że jesteś w tym silny. Zobacz, że jesteś w tym swobodny i że jest jakaś część ciebie zupełnie swobodna i silna. W tym wszystkim. Teraz czuję się jakbym w przyjemnym śnie. Czy jeszcze się tak nie czuję? Pozwól sobie, dawaj sobie tego dużo, dawaj sobie tego. Jest joga, ja nagrałam taką płytę z jogą w tym klimacie, które dzisiaj było. Rób sobie tą jogę. Taką spokojną, sam sobie rób tą jogę. Siadaj sobie do medytacji. A w przeszłość już nie zaglądaj w ogóle. To jest nowy moment. Wszystko jest nowe, wszystko jest świeże. Jest tylko teraz. I nie nazywaj problemów problemami. To nie są problemy. Może wyzwania. Doświadczenia, wyzwania. W takim krągu się obraca. No tak. Teraz jesteś tutaj z nami. Od roku to normalnie czat się dzieje. Super. Miałem być na dojo, ale pokręciły mi się. Pierw miałem być, potem się wycofałem się, potem chciałem wrócić. I teraz jesteś tu. I teraz jesteś tu i wszystko cię przeprowadziło tu i to, co cię przeprowadziło, już tego tutaj nie ma. Nie ma co nawet tam zaglądać. Do widzenia. Pierwszy raz poczułem się fajnie w towarzystwie ludzi. Zobacz, ile nas jest. No to... Zobacz, ile nas jest. Może popatrz się do tyłu, odwróć się do ludzi. Popatrz. Dzięki. Wszyscy. Naprawdę. O co nie mówiłam. Pięknie, cudownie. Dziękujemy ci, że się podzieliłeś z nami. Też pierwszy raz mi się udało tak długo nie tłumić. Fenomen. Pięknie. We wszystko do środka potem. Czyli teraz jesteś otwarty. To jest otwarte. Idziesz śmiało przez życie otwarty. To wczoraj dałem powera niezłego. Może zeszły te jakieś takie projekcje, że to jest wszystko udawane i takie. No umysł różne rzeczy wymyśla i taki to jest mechanizm. Pomogła mi tak, że można się cieszyć za przeproszeniem z niczego, że nie było dużo atrakcji, takie to było magiczne. To jest. Zawsze myślałem, że to muszą być jakieś urozmaicenie, udziwienie. Chociaż psychodeliczny, taki medytacyjny, progresywny ambient bym się przydał. No to sobie weźmiesz do domu, to sobie posłuchasz w domu. Dzięki wielkie. Ale bardzo przypomina moją muzykę tutaj, co leci zresztą. Tak? Mosę tak samo lubię słuchać. Super. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Słuchaj, wszystko już jest jasne? Wiesz o co chodzi? Tak. Ekstra. Coś jeszcze mnie. Brawo, dziękujemy. Dajmy chwilę oddechu teraz. Jest przestrzeń przyjęcia. Wszystkiego. Nawet nie musimy wiedzieć, co przyjmujemy. Jak już wiedzieć, co przyjmuję, to już kawałek za dużo. Dajcie spokój, po prostu przyjmujcie.
Chciałaś. Chciałam ci ogromnie podziękować. Szczególnie za, na wszystko, ale szczególnie za poranne medytacje. Ostatnie trzy. Takie, właśnie tak, też tego nie można dookreślić, czy zrozumieć, ale takie przyszło zrozumienie na takim, jak mówisz, głębokim poziomie. I taka ulga. W zasadzie już nic więcej nie powiedzę. Całe twoje ciało, wszystko się śmieje w tobie, wszystko się uśmiecha. No. Wszechświat. Bez nim. Ja wam wszystkim chciałam podziękować. Jesteście tacy piękni. Bardzo dziękuję. Witam. Ja chciałbym odnieść się do tego kluczowego tutaj pojęcia, które wprowadzono, jest dobrze. I do wczorajszego ogniska. Jakby generalnie chciałabym wznieść teraz taką petycję i prośbę, żeby w oficjalnym słowniku Advaity dodać to sformułowanie jest dobrze jako jedno z kluczowych. I jest to rzeczywiście kluczowe, tak jak na to patrzę. I wiecie co, tak mi się przypomniało już na początku, jak ten tekst padł. Miałem takiego kolegę, z którym siedziałem w podstawówce w jednej ławce, został księdzem, poszedł do seminarium i zawsze jak przyjeżdżał, to graliśmy całe noce w brydża, całe noce. I on zawsze jak przyjeżdżał, to zresztą założył tam takie kółko duchowe, w którym tam sobie opowiadał dowcipy i tak dalej. I przyjeżdżał i mówił cały czas. Wszystko jest dobrze. Przyjeżdżaj na pogrzeb. Wysłuchajcie, on tak przegrał rozdaniu. Wszystko jest dobrze. Przyjeżdżaj na pogrzeb. Wygrał. Przyjeżdżaj. Wszystko jest dobrze. Przyjeżdżaj na pogrzeb. Dzwoniłem do niego. Mówił, wszystko jest dobrze. Przyjeżdżaj na pogrzeb. Traktowałem to jako taką fajną abstrakcję, prawda? No to tak. Ale jak tak się głębiej na to spojrzy, to właśnie tak tym wszystkim jest. To jest tak mantra. Jak oddychanie po prostu. Wszystko jest dobrze, przyjeżdżaj na pogrzeb. I tak wiesz, można na to patrzeć. W sensie każdy może na to patrzeć tak jak chce, nie? Ale to jest naprawdę głębokie. Tak mi się patrzy. To chyba jest jakiś jeden temat wczoraj pominęliśmy, to ten by się naprawdę przydał jeszcze do naszych występów teatralnych. To jest tak, część jawna, część ukryta, nie? Ale generalnie było tak, że jak graliśmy, to zawsze nad ranem któraś z par no, była już na głębokim minusie. Albo tam nie doceniła przeciwników, albo grała za ostro. I z reguły robiliśmy tak, że prosiła o ostatnie rozdanie. I to ostatnie rozdanie polegało na tym, że jeżeli ktoś wygrał, wygrywał. Cały ten wieczór wygrywał. I generalnie teraz patrzę na to, że każdy z nas ten ostatni wybór ma w sobie cały czas, prawda? To tak jakby mógł w każdej chwili dokonać tej całkowitej przemiany, wybierając to, co kolega mówił, że ma już dość tego cierpienia, depresji, czy wszystkiego, co przychodzi, nie? Przychodzi z tym, jest dobrze. I wszyscy mówią, przyjeżdżaj na pogrzeb. No. I dziękuję wszystkim. Myślę, że tylko my wiemy, o co chodzi. Tak się zastanawiam, kto będzie słuchał później tych satsangów. Gdzieś bez wprowadzenia. I tak sobie zacznie słuchać od tego momentu. Tak mu się włączy na YouTubie. Mu się włączy w tym momencie. I mówię, oni się wszyscy cieszą i się śmieją w ogóle. Wszystko jest dobrze, przyjeżdżaj na pogrzeb. No to jest ten paradoks sam w sobie.
ktoś jeszcze podnosił rękę, już nie pamiętam to. No ty chciałeś wczoraj porozmawiać. No już dobra, usiądę. No dobra, znaczy ja bardzo krótko chciałem. W zasadzie chciałem się podzielić jedną rzeczą, jak jakiś czas temu, no z rok, dwa. Znaczy ogólnie chciałem zacząć od takiej wdzięczności, bo jakby czuję, że to płynie, jakby potrafię się dostroić do tego czasem. Więc jak jeszcze nie miałem wiele wspólnego, znaczy nie słyszałem specjalnie o satsangu, natomiast jak miałem inne źródła, którymi się inspirowałem, to miałem takie przebłyski, to było bardzo ciekawe i bardzo, bardzo głębokie, bardzo, no bardzo fajne doświadczenie w pracy, kiedy pracowałem, właśnie przychodzili do mnie pacjenci. No to miałem takie przebłyski takiej bardzo głębokiej obecności, w której jakby czas się zatrzymywał. Była ta interakcja i jakby to z czym oni przychodzili. Czasami to były bardzo, bardzo ciężkie, różnorakie, trudne rzeczy. To jakby się wypalało w tej obecności, jakby dopłynęło. I to było piękne. To były takie momenty, takie przebłyski. Także. Czułeś tą obecność już wcześniej w ten sposób. To ta sama obecność, identyczna. Także chyba tyle. Chyba się chciałem tam podzielić. Dziękuję. Dzięki. Na pewno myślę, że wielu z nas, jak rzeczywiście tak sobie na chwilę byśmy się zatrzymali, nawet do czasu przed satsangiem, czyli przed jakimś świadomym poszukiwaniem, czy przed jakimś świadomym kontaktem z tymi konceptami tutaj, z duchowością. Jak tak rzeczywiście się zatrzymamy i spojrzymy, to może do świadomości przypłyną takie momenty, w których czuliśmy to połączenie takie. Może jeszcze nawet z dzieciństwa. Może z jakiegokolwiek innego momentu. Przypominają wam się takie momenty? To też jest takie tylko potwierdzenie, że to nie jest tak, że ten koncept się zaczął wtedy, kiedy zaczęliśmy o nim myśleć. A może obecność się zaczęła wtedy, kiedy zaczęliśmy na nią patrzeć po prostu. Teraz jakoś to się budzi też w tym organizmie do rozpoznania. Ale to zawsze było. I takie migawki miewaliśmy. Wielu ludzi też ma takie migawki we śnie. I to ich prowadzi też do budzenia się.